Czytam. Józef Ignacy Kraszewski, dziad i baba. Był sobie dziad i baba, bardzo starzy oboje. Ona kaszląca i słaba, on skurczony we dwoje. Mieli chatkę maleńką, dużo starą jak oni. Jedna miała okienko i jeden był chudy. Żyli bardzo szczęśliwie, czym ja się nie dziwię. Jesień teatralną, która ma szczególny klimat. Jest to dzień święta patrona naszego miasta, świętego Michała Archanioła. I w tak ważnym dniu otwieramy Podlaską Jesień Teatralną. Tym bardziej jest to szczególny 21 raz, ponieważ w roku Józefa Ignacego Kraszewskiego. Dlatego też dzisiaj na scenie zobaczymy przede wszystkim inscenizację, widowisko, a także interpretacje muzyczne utworów Kraszewskiego. Wystąpi Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej z inscenizacją wiersza Dziad i Baba. Następnie będziemy mieli okazję posłuchać interpretacji muzycznych wierszy Józefa Ignacego Kraszewskiego i na koniec widowisko przygotowane przez uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego. Ale zaczniemy od przyznania nagród laureatom konkursu Karykatura Pedagogicznej Białej Podlaskiej, która traktuje granie jako niezbyt poważne wyzwanie, zaprezentuje inscenizację wiersza Dziad i Baba Józefa Ignacego Kraszewskiego. Scenografia i pomysł przedstawienia, my widzimy bogatą scenografię, autorstwa grupy teatralnej przy silnym wsparciu wszystkich pracowników biblioteki. Grupa teatralna od czasu do czasu z Biblioteki Pedagogicznej i Dziad i Baba. Yeah.
wszędzie, moja miła. Ja kaszle bez ustanku i zimna mnie mogiła. Przykryje lada ranku. Mnie wszędzie. Mnie, kochanie? Mnie mówię. Toż ty tego. Na mnie wiem. Ład dostanie. Do mnie? Dlaczego? I tak dalej, i dalej. Jak zaczęli się kłócić, jak się od piękna porwali, i matkę chcieli porzucić. Aż drugi puk powoli. Dada, odpuśćcie, proszę, bo już na waszej nogi śmierć jestem. Kończ, proszę. Idź, babo! Niż raz na stulecie, drogie panie, będzie częściej.